Dziewczynka, kot, toperz, dźwiedź i boszczyk biegli. Biegli tak, jakby od tego miało zależeć ich życie. Zresztą tak właśnie było. Pan Błysk gnał za nimi jak wicher, ale strach dodawał uciekinierom sił. W tej pogoni czasami już wydawało się, że Błysk dosięgnie dłonią boszczykowego rękawa albo kociego ogona, ale już za chwilę uciekający zwiększa dystans. Szkaradnie! Więc lecimy, co sił w nogach, choć zniknęła dawno droga. Nie macie szans, to koniec, kamonie! Już brakuje mi oddechu! Ja też jestem bliski zdechu! Lepiej przyśpiesz, mój kolego, potem spotka cię coś złego! Wybruję wam wszystkie flaki. Złamanie karku gnają! A właśnie myszy nie damy! Znikamy! 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 Choć mogłoby się to wydawać niemożliwe, dziewczynka, kot, toperz, dźwiedź i boszczyk przyspieszyli jeszcze bardziej i pomknęli w kierunku pobliskiego lasu. Pan Błysk zrezygnował z pościgu. Serce biło mu jak oszalałe, ledwo mógł złapać oddech. Stanął i pochylił się, opierając dłonie na kolanach. I wtedy zobaczył swoje buty. Kompletnie zniszczone i całe w błocie. Moje ręcznie szyte buty ze skóry aligatora, robione na zamówienie w Mediolanie. Echo tego okrzyku dogoniło naszych bohaterów. Obejrzeli się, ale za nimi nikogo już nie było. Wydawało się, że przynajmniej na razie są bezpieczni. Byli w lesie. To był bardzo ciemny, gęsty i ponury las. No, tośmy go wyprowadzili w pole. Jakie pole? To las jest. Wiem, że las. Chodzi o to, że mu zwialiśmy. Myślałem, że nie damy rady. Ciekawe, co to za las. Pobiegliśmy tak, że nawet nie patrzyliśmy dokąd. Na naszej drodze był tylko jeden las i za wszelką cenę powinniśmy go ominąć. I to mnie właśnie martwi. Nie chcecie chyba powiedzieć, że to ten las! Zawracamy. Wolisz spotkanie z tym odpicowanym płatnym mordercą? Nie wiem, czy już się zorientowałeś, ale to on właśnie jest naszym przeciwnikiem. Jego mamy pokonać. Pan Błysk, to pokazały słuchy. No, właśnie przed chwilą go spotkaliśmy i jakoś nie wyglądało, żebyśmy go pokonywali. Jeszcze się z nim rozprawimy, ale musimy dojść do sedna sprawy. A jeśli zginiemy tutaj, to wszystko stracone. Tylko kot pokonywał pana Błyska. Kto by pomyślał? Wystarczyło kilka pasków i z Kiciusia zrobił się tygrys. Nagle coś małego wyszło na ścieżkę. Wyglądało zupełnie jak mysz. Kot rzucił się do polowania, wtem boszczyk przerażony złapał go w locie i podniósł do góry, a to, co wzięli za mysz, zamiast uciekać, podskoczyło i rzuciło się w kierunku kota. Myszołak! Dźwiedź zamachnął się swoją potężną łapą i odbił myszołaka niczym piłkę tenisową, aż krwiożerczy mały stwór poszybował daleko w zarośla. O, mały włos! Co to było? Ta mysz chciała go ugryźć? To był myszołak. Potwierdziły się nasze najgorsze obawy. Gdyby go ugryzł, na zawsze zmieniłby się w kotołaka. To coś takiego jak wilkołak? Tak, wilkołaki też tu żyją. I lisołaki, i dzikołaki,
Kurołaki i sowołaki. I jeżołaki. I łasicołaki oraz mrówkołaki. I szczurołaki, wiewiórołaki. Po prostu łaki i już. To jest las łaków. Wszystko, co żyje w tym lesie podczas pełni księżyca, zmienia się w krwiożercze bestie. Spojrzeli w górę. Między drzewami widać było piękną pełnię. Księżyc uśmiechnął się przepraszająco. To co teraz robimy? Najlepiej byłoby nie zwracać na siebie uwagi, nie hałasować i uważać na wszystko dookoła. Nawet ślimakołak stanowi poważne zagrożenie. A najgorsze jest to, że nie tylko zwierzęta podlegają przemianie, rośliny też. Otrzesz się o drzewo i już po tobie, bo to akurat będzie świerkołak. Stopniesz na kępę traw, trawa potnie ci nogi. Najlepiej byłoby w ogóle się nie ruszać, ale w ten sposób nigdy się stąd nie wydostaniemy. Nie ma rady. Trzeba iść. Tylko pamiętajcie. Patrzeć pod nogi, nie hałasować i niczego nie dotykać. Ruszyli. Cały czas rozglądali się uważnie. Tymczasem pomiędzy drzewami zaczęły pojawiać się niewyraźne sylwetki śledzących ich łaków. W końcu przyjaciele zostali otoczeni. Ze wszystkich stron zbliżały się dyszące żądzą mordu bestie. I pewnie tu skończyłaby się ta opowieść, gdy nagle toperz jakby zapadł się pod ziemię. Po chwili wystawił głowę z dziury, do której wpadł i gestem pokazał swoim towarzyszom, żeby schowali się razem z nim. Zaraz nas tu znajdą! Przydałaby się zmiana fazy księżyca. To go namów na nów! Co? O co wam chodzi? Łaki są bestiami tylko podczas pełni księżyca. Kiedy księżyc jest w innej fazie, na przykład w nowiu, one są zwykłymi zwierzętami. Problem w tym, że w tym naszym świecie księżyc nie podlega cyklowi przemiany i świeci tak, jak chce. A na nasze nieszczęście najbardziej lubi być w pełni. Tylko zmiana fazy księżyca mogłaby nas uratować. Ale wiesz, na niego nie mamy wpływu. To co? Mamy tu czekać w tej dziurze? One już po nas idą! Może trzeba poczekać. Trzeba grać na zwłokę. Trzeba grać na zwłokę. Właśnie, to jest to! O co znowu ci chodzi? O granie na zwłokę z tobą w roli głównej. Co ty brecisz? Musimy zyskać na czasie. Ktoś musi ich zatrzymać. I to mam być ja? No oczywiście. Jakie oczywiście? Niby czemu ja? Przecież sam powiedziałeś. Grać na zwłokę. Zwłoka w liczbie mnogiej. Zwłoki. I to jest powód, żeby mnie wystawiać na przynętę? No właśnie, nie na przynętę. One nie jedzą padliny. Boszczyk wyglądał na obrażonego. Zapadła cisza. Wszyscy patrzyli na niego wyczekująco. Dobrze. No to idę. Żegnajcie. A zawsze chciałem odejść w pokój. Wygramolił się z jamy. Łaki były tuż, tuż. Wyglądały prawie jak normalne zwierzęta, ale były bardziej kudłate, zjeżone, miały wielkie zęby i pazury, a ślepia świeciły krwisto-czerwono. Dobry wieczór. Ładny księżyc dzisiaj mamy, prawda? Zdaje się pełnia. Niestety. Bardzo lubię takie noce. Las. Bardzo romantycznie. W odpowiedzi łaki zawarczały, zawyły i zacharczały. Kilka machnęło łapami w jego stronę. Podeszły jeszcze bliżej, znowu pomachały łapami i wyciągnęły szyję do Boszczyka. Machały kończynami coraz mocniej i najwyraźniej we wspólnym rytmie, a ich bezładne, początkowo pląsy zamieniły się w potworny, łakowy taniec. A pochukiwania, powarkiwania i wycie zmieniło się w łakową pieśń. Boszczykowi najpierw opadła szczęka, bo był naprawdę zaskoczony tym, co zobaczył, ale zaraz potem podniósł ją z ziemi i dołączył do tańczących kreatur, bo myślał, że chyba tak wypada. Będą polować właśnie w tę noc. Każde leśne stworzenie przemieni się i jak łak wyjdzie na żer. Każdy zwierz dwie natury ma, który ma. Jedna dobra jest, druga zła. Druga zła.
wredna jak... Jak co? Ale właśnie łak! Wie wilkołak i wilkołak, zającołak, jeleniołak, łaki, łaki, łaków las. Bestia siedzi w każdym z nas. Królikołak, niedźwiedziołak, psołak albo chomikołak. Łaki, łaki, łaków las. Bestia siedzi w każdym z nas. Łasicołak, robisołak, pasukołak, robukołak. Łaki, łaki, łaków las. Bestia siedzi w każdym z nas. Tu mysołak, tam jeżołak, zająkołak, nicikołak. Każdy może bestią być, lepiej naucz się w tym żyć. I jako łak rozpocznie żer. Gdy ktoś zmieni się w łaka, dostaje drugiej skóry. Nagle wyrastają mukły i pazury. Dla niego każdy to śmiertelny róg. Jedyny cel! Nasycisz wór! Wie wilkołak i wilkołak, zającołak, jeleniołak. Łaki, łaki, łaków las. Bestia siedzi w każdym z nas. Królikołak, niedźwiedziołak, psołak albo chomikołak. Łaki, łaki, łaków las. Bestia siedzi w każdym z nas. Łasicołak, pisołak, posukołak, robukołak. Łaki, łaki, łaków las. Bestia siedzi w każdym z nas. Tu mysołak, tam jeżołak, pająkołak i dzikołak. Każdy może bestią być, lepiej naucz się z tych psy. Skończyły się śpiewy i tańce, Boszczyk stał pomiędzy łakami. Poczuł, że chyba go zaakceptowały, że nawiązał więź, nić porozumienia. Zadowolony już chciał wołać przyjaciół, gdy nagle łaki zawyły do księżyca i rzuciły się na Boszczyka. Ogarnął je dziki szał. Królikołak wgryzł się wielkimi siekaczami w jego łydkę. Borsukołak oderwał mu przedramię, a wiewiórkołak usiłował wyłuskać oko z oczodołu, zupełnie jakby to był orzeszek. Nie zdążył jednak, bo właśnie w mgnieniu tego oka wszystkie łaki odskoczyły od swojej ofiary. Zaczęły obchodzić go i obwąchiwać z wyraźnym niesmakiem. Boszczyk podniósł się z ziemi, umieścił na swoim miejscu oderwane i uszkodzone fragmenty swojej osoby i powiedział z nieukrywaną satysfakcją. Trzeba było najpierw sprawdzić termin przydatności do spożycia. I nagle łaki zaczęły się przemieniać. Ich nastroszona sierść się ułożyła, zęby i szpony zmniejszyły do normalnych rozmiarów. Boszczyk popatrzył w niebo. Księżyc był w pierwszej kwadrze. Łaki, teraz już spokojne i wyglądające jak normalne zwierzęta, powoli straciły zainteresowanie swoją niedoszłą ofiarą. Boszczyk dumnie oświadczył. Zadanie wykonane. Z miną wybawcy pomógł pozostałym wygramolić się z jamy. Wszyscy popatrzyli na księżyc, odetchnęli z ulgą i ruszyli przez las. Kiedy doszli już do jego skraju, dźwiedź zauważył coś małego pod krzakiem. Schylił się i wstał z myszką w łapie. O! To chyba ta myszka, co ją trzepłem. Łóżko ma klapnięte trochę. Przepraszam cię, myszko. Zobaczcie, jaka fajniutka. I pogłaskał myszkę swoim wielkim paluchem. Schylony nad małym stworzonkiem nie zauważył, podobnie jak pozostali, że księżyc schował się za chmurę i po chwili pojawił się w imponującej pełni. Tylko dziewczynka czujnie spojrzała w górę. Uważaj!
Myszka na dźwiedziowej łapie zaczęła się zmieniać. Na końcu mysiego ogonka pojawił się kolec jadowy. Zupełnie jak u jakiegoś skorpiona. Szare futerko zjeżyło się jak naelektryzowane. Z pyszczka zaczęły wysuwać się zęby jak miniaturowe szable, a oczy zalśniły krwawym blaskiem. Dźwiedź przez chwilę wpatrywał się w to zjawisko jak zahipnotyzowany, ale potem otrząsnął się. Podrzucił stwora do góry i drugą łapą, zupełnie jak rakietą tenisową, wyekspediował myszołaka daleko w gęsty las. A była taka milutka przez chwilę. Wszyscy rzucili się do ucieczki i biegli przed siebie, jak najdalej od łakowego lasu. Biegli przez noc, dopóki starczyło im sił. Potem szli, a sierp księżyca oświetlał im drogę. W tym bladym, słabym świetle zobaczyli, że przed nimi wyłania się z ciemności mur. Ścieżka, którą podążali wędrowcy, dochodziła do bramy w murze. Brama, podobnie jak mur, wyglądała na bardzo starą. Odsuwane wrota zazgrzytały złowieszczo. Wędrowcy weszli na stary, zapuszczony cmentarz. Groby zarosły zielskiem. Wiele się zapadło, nagrobki popękały. Niektóre były przekrzywione, inne przewrócone. Między grobami nie widać było żadnych ścieżek. Jedna mogiła ściśle przylegała do drugiej, jakby na cmentarzu skończyło się miejsce. Nad grobami snuła się mgła. Jaki piękny widok. Trudno zaprzeczyć, bardzo tu przyjemnie. Nareszcie jakieś naprawdę miłe miejsce. Bardzo malownicze, ale wolałabym być gdzie indziej. W dzisiejszych czasach wy żywi zupełnie nie doceniacie śmierci. Dawniej nawet w twoim świecie poeci szukali natchnienia na cmentarzach. Hej, wy tu se dyrdy małe jakieś opowiadacie, a cel blisko. Wszyscy zdziwieni popatrzyli na dźwiedzia. No co? Obawiam się, że nie rozumiem. A skąd kolega taki wniosek wysnuwa? Nic nie ten wysnuwam czy coś, tylko myślę normalnie. Myślenie pozostaw nam. No, takie bystrzaki, a się nie skapowały jak było w przepowiedni. By trafić w sedno sprawy, pójdziecie po trupach do celu. A tu co są? Trupy! Od prawa do lewa. Toperzowi i Boszczykowi trochę zrzedły miny. Chyba nie docenili dużego kolegi. Tak to se wydedukowałeś, niczym Sherlock Holmes. Może i tak, jak ten Sherlock, czy ktoś tam taki. Czyli trzeba przejść przez ten cmentarz? Najwyraźniej. Zapowiada się przemiły spacer. Ale tu nie ma żadnej ścieżki. Jeden grób przy drugim. Pewnie dlatego wyrocznia powiedziała po trupach. A nie zakłócimy spokoju? Tym trupom? Wiecie, wieczny spoczynek i tak dalej. Wieczny spoczynek, dobre sobie. Ja nie mogę sobie pozwolić nawet na krótkie wakacje. Wakacje będziesz miał, jak uratujemy świat. Teraz w drogę! Ruszyli bardzo ostrożnie, przestępując z mogiły na mogiłę. Prowadził kot. Starali się stąpać lekko i z szacunkiem, gdy nagle jeden z grobów, wyglądający na wyjątkowo stary, po prostu zapadł się pod ciężarem dźwiedzia. Dźwiedź zniknął pod ziemią. Zaraz jednak wystawił z grobu głowę i swoje potężne bary, otrzepując się z ziemi. Grób wcale nie był głęboki, zwłaszcza dla kogoś tak wielkiego. Tyle, że obok dźwiedzia pojawiła się bardzo koścista dłoń. Potem druga, a między nimi spod ziemi zaczęła wynurzać się trupia głowa z resztką włosów i brody. Mieszkaniec grobu wyglądał na bardzo martwego, o wiele bardziej niż Boszczyk, ale niewątpliwie się ruszał. W dodatku obudzony trup zaczął mówić. Dzieci, nie znacie mnie? Dzieci, wszak to moja była wioska. Dziś ledwo rok mija trzeci, jak mnie złożyliście w grobie. Przepraszam, kolega niechcący panu przeszkodził. Jest trochę niezdarny. Topesz nerwowo gestykulując, trącił pobliską tablicę nagrobną, która zachwiała się, przechyliła i runęła. A z grobu, którego była uwieńczeniem, zaczął wygrzebywać się drugi trup. Bardzo mi przykro. My tylko ten... Milcz! Jeśli nie chcesz wzbudzić mego gniewu i prócz starości ukazać głupoty, bo brednie pleciesz, mówiąc, że bogowie
o tego trupa na ziemi się troszczą. Czyżby z szacunku, jako dobroczyńcę, jego pogrzebali? Jego, co tu wtargnął? Pogrzebać? To tego, co tu wtargnął? Oni chcą pogrzebać dźwiedzia żywcem? Nie mam pojęcia, co on wygaduje. Przepraszam bardzo. Dźwiedź, słysząc o grzebaniu żywcem, w ataku paniki próbował wydostać się z grobu. Niestety swoją ciężką łapą zahaczył o kolejną mogiłę, budząc jej mieszkańca. Spod ziemi wydobyła się trupia głowa w dziwnej, wielkiej peruce, w której roiło się od robaków. Daj mu mówić, niesłusznie oskarżasz go, panie. Lepiej uczynisz, wierząc w to opowiadanie. Na trochę surowości względem mnie się zdobądź. Przecie do czego m zdolny, nie wiesz pan, bądź co bądź. Z sąsiednich grobów zaczęły wyłazić kolejne trupy. Wykonywały dziwne gesty, mówiąc przy tym bardzo głośno i dramatycznie. Nic, a nic z tego nie rozumiem. Boszczyku, co oni bredzą? A skąd ja mam wiedzieć? Jestem normalnym trupem. Te są jakieś nienormalne. Ratujcie mnie! Topesz wraz z Boszczykiem pomogli dźwiedziowi wydostać się z mogiły. Wokół zaczął narastać coraz większy hałas i zamieszanie. Cisza! Trupy ucichły i popatrzyły na dziewczynkę, kota, dźwiedzia, toperza i Boszczyka. Jakby dopiero teraz zauważyły ich obecność. To jakiś cmentarz wariatów! O, przepraszam bardzo, tylko nie wariatów. Tu leży artystyczna brać. Jaka brać? My nie jesteśmy takie sobie zwykłe trupy. My jesteśmy trupy aktorskie. Na tym cmentarzu pochowani są wyłącznie wybitni aktorzy. Ileż talentu spoczywa w tej ziemi, a w każdym z nas żyje jego największa rola. Jak dawno nie mieliśmy tutaj publiczności i oto jesteście, kochani! No nie jest to oszałamiająca frekwencja. Grywałem przy pełniejszych salach. Nie liczy się ilość, tylko chęć obcowania ze sztuką. Nie wybrzydzaj! To jak? Jesteście gotowi? Możemy zaczynać? Nie czekając na odpowiedź, trupy zaczęły z zapałem ustawiać prowizoryczną scenografię. Z niewiadomych przyczyn w naszym repertuarze największą popularnością cieszą się krwawe tragedie. Bardzo zły, a w spektaklu trupy trzy.
Grupa trupów ustawiła się do ukłonów. Dziewczynka, kot, dźwiedź, toperz, boszczyk bili brawo z zapałem. Trupy kilkakrotnie wskakiwały do grobów i wychodziły ponownie do ukłonów. Zupełnie jakby wychodziły zza kulis w teatrze. Nagle od strony cmentarnej bramy błysnął kilkakrotnie snop światła. Trupy na ten widok wpadły w prawdziwy zachwyt. Jak cudownie, ktoś przyniósł nawet reflektor punktowy, będzie idealny do monologu. Nareszcie, przy tym świetle księżyca nie dało się grać. W ogóle nie widziałem, kogo zabijam. Więcej światła! Jakby w odpowiedzi na to życzenie, świetlny promień padł na trupa w antycznym kostiumie. Nieszczęsny cmentarny aktor nagle znieruchomiał, zesztywniał i zupełnie jak manekin padł na ziemię. Co mu się stało? Zawsze był sztywny na scenie. Trema. Trzeba go zanieść do trematorium. O nie! To on! To nie reflektor! Uwaga! Kryć się! To pan Błysk i jego jasny szlak! Jak to światło was porazi, to po was! Wśród trupów zrobiło się krótkie zamieszanie, ale aktorzy, nawet częściowo nieżywi, w wyjątkowych sytuacjach potrafią być całkiem zdyscyplinowani, więc w końcu wszyscy schowali się do swoich grobów. Dziewczynka, kot, dźwiedź, toperz i boszczyk w ostatniej chwili wskoczyli za rozsypujący się grobowiec. Pan Błysk wkroczył na cmentarz, lekko przeskakując z grobu na grób. Dzień dobry. Przepraszam, chyba raczej dobry wieczór. Ciągle wieczór i wieczór. W tej krainie trzeba słońca, trzeba blasku, błysku. Znów się spotykamy. Nie chcecie się przywitać? Chowacie się, cóż. Możecie poczekać i popatrzeć, jak zmieniam ten stary, wilgotny, zapuszczony cmentarz w sterylnie czysty i zadbany parking. Podniósł swój jasny szlak. Oślepiający promień trafił jedną z nagrobnych płyt. W mgnieniu oka zamieniła się w parkometr. Nie bójcie się, jasny szlak. Działa naprawdę bezboleśnie. Ułamek sekundy i już jesteś miłą, czyściutką, kolorową zabawką. To wszystko dla waszego dobra i dla dobra dzieci. Widzicie? Ja działam w służbie postępu i cywilizacji. I ja wcale tego nie chcę. Przed panem Błyskiem nagle pojawiła się mała postać. Słucham? Jestem dzieckiem i wcale nie chcę, żebyś robił takie rzeczy dla mojego dobra. To, co robisz, wcale nie jest dobre. Przepraszam bardzo, co ty tutaj robisz, dziewczynko? Zabiorę cię do domu, do rodziców. Chyba masz gdzieś rodziców? Mam. I oni mnie nauczyli, że nie można krzywdzić niczego, co żyje. A ten świat jest pełen życia. Nie możesz go zniszczyć. Ale ja wcale go nie niszczę. Ja go naprawiam. On nie musi być naprawiony. Tutaj żyją potwory i dziwolągi, ale to jest ich dom. Przyznasz, że niezbyt przytulny? A co to za różnica? Ważne, że im on odpowiada. A poza tym nie wszystko musi być jasne i kolorowe. No, ja się staram, żeby zawsze i wszędzie było pięknie. Ale może masz rację. Wiesz co, chyba mnie przekonałaś. Zostawię ten świat w spokoju. Naprawdę? Naprawdę. Zobacz, odchodzę. Pan Błysk odwrócił się i odszedł kilka kroków. Powoli obrócił się w stronę dziewczynki, sięgając po swoją broń. Jego palec już naciskał spust, gdy nagle jakaś ogromna siła, niczym huragan, zmiotła go z nóg. To dźwiedź, toperz i boszczyk wyskoczyli z zagrobowca, krzycząc głośno. Nie! A towarzyszył im kot, frunąc w powietrzu z wysuniętymi pazurami. Krzyk dźwiedzia, toperza i boszczyka zagrzmiał jak grom. Przetoczył się w powietrzu, błysnęły błyskawice, zerwał się wiatr i lunął deszcz. Zupełnie jakby ten głos trzech outsiderów wywołał burzę. W błyskach błyskawic wcale nie wyglądali już dobrodusznie. Toperz nagle stał się nietoperzem, z wyszczerzonymi kłami, o wielkich, błoniastych skrzydłach. Dźwiedź zmienił się w potężnego niedźwiedzia, rozszarpującego zębami i pazurami wszystkich, którzy wejdą mu w drogę. Boszczyk wyglądał tak przerażająco, że sam jego widok mógł przyprawić o pomieszanie zmysłów i koszmary do końca życia. Był teraz nieboszczykiem.
Cała nonszalancja, pogarda i zuchwałość nagle opuściły pana Błyska. Już nikomu nie wygrażał. Jego przerażone spojrzenie mogłoby być ilustracją powiedzenia, że strach ma wielkie oczy. Chociaż uszy pana Błyska w jakiś niezwykły sposób też emanowały strachem. Broń wypadła mu z ręki, skulił się i rękami zasłonił głowę. Zamknął oczy. Widział tylko ciemność. Czy to koniec niechlubnej kariery pana Błyska? Wkrótce się przekonamy. Tymczasem nasi przyjaciele po ucieczce z cmentarza trafili do niezwykłego miejsca. Na środku ogromnego placu, wyłożonego kamiennymi płytami, stała okrągła, masywna budowla. Bardzo wysoka, tak wysoka, że nie można było dojrzeć jej szczytu. Był ukryty gdzieś w ciemnych chmurach. Deszcz przestał już padać, ale zdążył zmyć z kota tygrysie paski. Tylko kot jeszcze tego nie zauważył. Co się stało? Sam za bardzo nie wiem, ale czuję się jakoś dziwnie. Ja się czuję doskonale. Ja też. Ale mu przywaliłem. I wyglądaliście inaczej. Właśnie tak jak w tej bajce, którą czytał mi tato. Coś w tym jest. Kiedy pan Błysk w ciebie wycelował, coś we mnie wstąpiło. Poczułem się 10 razy silniejszy i naprawdę straszny. Przestraszyłem się sam siebie. Bardzo śmieszny żart. Nie żartuję. On chciał ci zrobić krzywdę. Musieliśmy go powstrzymać za wszelką cenę. Krzyknęliście nie! Wszyscy trzej! Rzeczywiście, chyba przez moment byliśmy nietoperzem. Niedźwiedziem. I nieboszczykiem. To było całkiem... Niezłe. Nie najgorsze. Nie samo maso sewanie... A nieważne. Ale mimo wszystko wolę być sobą. Jako nietoperz musiałbym teraz wysysać krew, a w sumie wolę jako honorowy krwiodawca dostawać czekoladę. Bycie nieboszczykiem nie byłoby już takie zabawne. Ja jestem wyjątkowy, a nieboszczyków jest całe mnóstwo. Nie ma o czym gadać. Jesteśmy nami i już. Czym? No nami. Ja jestem ja, ty jesteś ty, a on jest on. Jako on nie mogę się z tym nie zgodzić. Żelazna logika, ale wychodzi na to, że ja jestem ty, a on jest ja. Nie, ty jesteś ty, to się zgadza. Tylko on jest ja. Czy wy macie jakiś kryzys tożsamości? To tylko takie sobie żarci. Pamiętaj, jesteśmy outsiderami, a outsiderzy ratując świat zawsze żartują. Zobacz, trafiliśmy do sedna sprawy. Jesteśmy na miejscu. To jest sedno sprawy? Tak, centrum naszego świata. A co jest w środku? Nigdy tam nie byliśmy. Ale pamiętasz przepowiednie? Tam jest istota rzeczy. Co najbardziej wszystkich przeraża. A jaka ona jest, ta istota? Kto się kiedyś widział? Podobno nikt, kto tam wszedł, już nie wyszedł. Pewnie jest tak przerażająca, że padli trupem. Musi być wielka, silna i paskudna. I ona nam pomoże pokonać pana Błyska? Przepowiednia wyraźnie tego nie mówi, ale mówi... Dotrzyjcie do istoty rzeczy... Bo tylko nic go pokonać może. Dla mnie to jest bez sensu. No ale nie mamy lepszego pomysłu. A poza tym, skoro już tu jesteśmy... To mamy tam wejść. Innego wyjścia nie ma. Tu rozegrają się ostatnie dramatyczne sceny tej mrożącej krew w żyłach historii. No to nie ma co czekać, bo pan Błysk zaraz przyleci. Kto otworzy drzwi? Wszyscy stali i patrzyli na siebie nawzajem. No jak to? Dotarliśmy aż tutaj, pokonaliśmy tyle przeciwności i przeżyliśmy tyle niebezpieczeństw, a teraz nikt nie ma odwagi, żeby otworzyć drzwi. I staliby jeszcze tak długo, gdyby nie kot. Przeciągnął się, postawił ogon, ruszył wyprężony pewnym krokiem i otworzył wrota. A potem zniknął w środku, jakby nigdy nic. Po chwili wyszedł, bardzo zadowolony z siebie. No proszę, deszcz mu zmył paski, a nasz kiciuś pozostał walecznym tygrysem. Kot zaskoczony popatrzył na swoje futerko. Dopiero teraz zauważył, że znowu wygląda jak dawniej. Miau! I padł zemdlony. Chwilę potem odzyskał przytomność, ale wyglądał na bardzo zawiedzionego. Nie musisz mieć pasków, mój mały. Nie farba zdobi kota. Tylko twoje tygrysie serce. Dźwiedź zajrzał do środka budowli. Ale lipa! Nic tam nie ma! Rzeczywiście, pusto! Nic tam nie ma? Nic a nic.
Może ta istota sobie poszła? Dokąd? No po prostu. Musiała coś załatwić i wyszła z domu. Nie widziałem karteczki, zaraz wracam. Co robimy? Czekamy. Na co? No na tę istotę. Co ty o tym sądzisz? Nic. Bo nic tam nie ma. Przyszliśmy tu i nic. Nic? Nic. Nic. Co? No nic. To nie jest tak, że nic tam nie ma. Tam jest nic. Nic nie rozumiem. Nic, nicość, pustka. To najbardziej wszystkich przeraża. To jest istota rzeczy. Nic. I tylko nic go pokonać może. Tak, mamy rozwiązanie zagadki. Wszyscy niezmiernie ucieszyli się z tego niespodziewanego odkrycia. Niestety, radość nie trwała długo. Z daleka, od strony cmentarza, kilkakrotnie błysnęło światło. Pan Błysk nadszedł, utykając, w ubłoconym, podartym garniturze. Z nienagannej fryzury zostało tylko wspomnienie. Już nie uśmiechał się olśniewająco, na jego twarzy gościł wściekły grymas, a w oczach, obok stalowego okrucieństwa, pojawiła się iskierka obłędu. Rozejrzał się dookoła, ściskając w garści jasny szlak. Dobra, wyłazić! To już koniec zabawy! Wiem, że tutaj jesteście, wychodźcie, albo sam po was pójdę. Zza budowli wyłoniła się średniej czystości chustka, prawdopodobnie kiedyś biała. Wisiała na ludzkiej kości, należącej do boszczyka, który wyszedł i pomachał owym symbolem pokojowych zamiarów. Za boszczykiem powoli, lekko drżąc ze strachu, podążali toperz i dźwiedź. My bardzo przepraszamy, my nie chcieliśmy. To wszystko przez tę małą, to ona nas namówiła. Zmusiła nas. My nie szukamy kłopotów. Jesteśmy... Pacyfistami. Miłujemy pokój. A co więcej, jesteśmy skłonni do współpracy. Bardzo skłonni. Możemy pójść na układ. Jeżeli nic nam nie zrobisz, wydamy ją w twoje ręce. Mógłbym was teraz załatwić jednym strzałem, a potem dopaść ją bez waszej pomocy. Bez naszej pomocy się nie da. Nie wiesz, gdzie jest. Nie mogła uciec zbyt daleko. Ukryliśmy ją. Myśli, że jest bezpieczna. Gdzie ona jest? Toperz, Boszczyk i Dźwiedź wskazali na uchylone drzwi budowli. W środku! A ten futrzak? Jest razem z nią. Kazaliśmy im tam na nas zaczekać. Pan Błysk popatrzył jeszcze raz nieufnie, ale w końcu wszedł do środka. Toperz, Dźwiedź i Boszczyk błyskawicznie zatrzasnęli za nim drzwi i przytrzymali swoim ciężarem. Hej! Nikogo tu nie ma! Co to ma znaczyć? Wypuśćcie mnie! Natychmiast nie wypuśćcie! Nikogo tu nie ma! Niczego tu nie ma! Zupełnie nic! 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 Udało się? Chyba tak. Lepiej sprawdzić. Ja jestem ciekaw, jak nic go mogło pokonać. Bardzo powoli i ostrożnie uchylili wrota i zajrzeli do środka. Nie ma go. Zniknął. Bez śladu. Rozpuścił się w pustce. A mnie się zdaje, że on od dawna był rozpuszczony. To wszystko wina rodziców. Bezstresowe wychowanie. Bardzo śmieszny żart. Czyli nam się udało. Zdaje się, że uratowaliśmy świat. Kto by pomyślał? W sumie nie było tak trudno. Teraz mamy już doświadczenie. W razie czego możemy to powtórzyć. Lepiej, żeby już nie było takiej potrzeby. Co teraz? Teraz? Teraz możesz już wrócić do domu. Ale mi się tu bardzo podoba. A my tak właściwie wcale nie chcemy się z tobą rozstawać. Bardzo cię polubiliśmy. Jesteś super! Spoko, wiesz! Kuli czy jakoś tak. Proszę, proszę, kolega jest na bieżąco z młodzieżową mową. Odczepcie się, bo się teraz wzruszam. Dzięki. Oj, nie płaczcie. My, outsiderzy, jesteśmy twardzi, ale nie wstydzimy się swoich łez. Dziękujemy ci. I tobie też, kocie tygrysie serce. I ja wam dziękuję. Przy was poczułam się jak prawdziwa outsiderka. Jesteś nią. Zawsze nią byłaś. Inaczej byś nas nie wymyśliła. Zdaje się, że musisz już wracać. Twoi rodzice chyba się niepokoją. Chyba tak. Ale jak stąd teraz wrócić? Zamknij oczy i zaśpiewaj swoją piosenkę.
Dziewczynka skończyła śpiewać i otworzyła oczy. Znowu siedziała w swoim pokoju. Przy niej przytulony leżał kot. Za oknem słychać był odgłos cichnącej burzy. Czyżby wyobraziła sobie to wszystko? Całą tę niezwykłą przygodę, dziwny świat, toperza, dźwiedzia i boszczyka, bezwzględnego pana Błyska, trupę trupów, trzy wiedźmy, nawiedzony dom, chodzące słuchy? Może tak właśnie było. Jej rozważania przerwało pukanie do drzwi, ale potem znowu zaległa cisza. O, chyba mi się zdawało. W tym momencie pukanie rozległo się znowu. Wyszła z pokoju i zbiegła schodami do wejściowych drzwi. Okazało się, że tym razem pukanie nie zwiastuje serii zadziwiających przygód. Dziewczynka wróciła do pokoju, wzięła swoje klucze i oznajmiła kotu. To rodzice! Naprawdę zapomnieli kluczy. Pójdę im otworzyć. Kot został sam. Podszedł do dużego lustra i przejrzał się w nim. Ten kot w lustrze to z całą pewnością był on. Tylko wyglądał trochę inaczej. Rudą sierść zdobiły czarne tygrysie paski. Dobrze wiedział, dlaczego tak jest. I bardzo mu się to podobało. Zjeżdża licho. Kto na strychu wolno człopie? W ciemnym kącie ciężko sobie. Kto ci w kuchni w tajemnicy wsypał sól do cukiernicy? Położył tak, byś dziabnął się tym.